Cześć, z tej strony Grzesiek z Optech.pl. Jak widzicie, jest pięknie, słonecznie, dosyć wiecznie, ale naprawdę pogoda jest cudowna i takie wakacyjne wypady rządzą się swoimi prawami. Dlaczego tak uważam? No cóż, sprawa jest bardzo prosta. Przyznaję się, że nawet na dłuższy wyjazd staram się zabierać ze sobą smartfona, chociaż wiem, że nie powinienem, ale już niejednokrotnie miałem z tego powodu nauczkę. Nauczka była bardzo prosta. Jakbym tego telefonu, tego smartfona nie zabezpieczał, nawet niech to etui będzie mega pancerne, zawsze z wakacji przywożę telefon, który jest uszkodzony. Żeby nie ryzykować, mówiąc najprościej, wymyśliłem sobie, że teraz wakacje będę spędzał otóż dzięki takim solidnym telefonom, w tym przypadku jest to Maxcom MM918. Udało mi się ocalić swój telefon, którego używam na co dzień, a w czasie wakacji korzystam tylko z tego damfona i jest to świetny wybór, zaraz Wam opowiem dlaczego. Przede wszystkim Maxcom wykonał tutaj kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o stosunek ceny do możliwości i tym razem te możliwości nie będą oznaczały żadnych zaawansowanych funkcji i opcji, bo jedyne zaawansowane bajery, jakie tutaj znajdziemy, to będzie, i to nie żart, latarka, bluetooth i odtwarzacz muzyczny, bodajże tak, to by było na tyle. Poza tym ten sprzęt ma służyć do dzwonienia, ale to dzwonienie teraz tyle będziecie widzieli na przebitkach, że temu dzwonieniu, temu sprzętowi naprawdę nic jest niestraszne. Czy chorwackie plaże, czy nasze polskie jeziora, czy to będzie piach, czy to będzie woda, czy to będą skałki, ja z niego mogłem zadzwonić zawsze, a najlepsze jest to, że po prostu kiedy wybierałem się na plażę, przestawałem martwić się o pozostawione tam rzeczy, po prostu rzucałem ten telefon, po czym brałem go z powrotem do ręki, on zawsze działał. To jest coś, co sprawia, że z takiego Maxcoma można korzystać bez najmniejszego problemu, bez najmniejszej obawy o sprzęt, nawet w takich ciężkich warunkach, kiedy po prostu chcemy cieszyć się tym, co jest wokół nas. No dobra, ale co to urządzenie tak naprawdę potrafi? Przede wszystkim mamy tutaj IP68 i ta norma odporności na uszkodzenia i na wodę powoduje, że telefon naprawdę bardzo trudno uszkodzić. Niezwykle podoba mi się to, że tutaj ten tył dla mnie, osoby wychowanej na solidach, na Samsungach solidach, ten tył był takim powrotem do przyszłości, ale świetnym w znaczeniu tego słowa, z prostej przyczyny, mianowicie tutaj, żeby dobrać się do baterii, bo bateria oczywiście jest wymienialna, odkręcamy te dwie śrubki, dzięki temu telefon zachowuje szczelność i możemy sobie wymienić baterię, zawsze mamy do niej bezproblemowy dostęp, to jest świetne. Wiem, to jest mała rzecz, kiedyś powszechna, dzisiaj coraz rzadsza, za to tego Maxcoma lubię, za to, że ta szczelność, ja sprawdzałem ten telefon w zanurzeniu mniej więcej do 4 metrów, tam gdzie ja już no po prostu musiałem głęboko zanurkować, żeby go wyciągnąć, nigdy nic mu nie było. Jeżeli chodzi o upadki na skały, takiej wysokości standardowej, około 1,5 metra, też bezproblemowo. On owszem, może gdzieś jakieś ryski tutaj byśmy się dopatrzyli, ale na pewno nie znalazłem tutaj niczego takiego, co by powiedziało, że ten telefon jest mocno zużyty. Zobaczcie, teraz po tygodniu spędzonym tutaj na chorwackiej plaży, takiej skalistej, tak jak w tle można będzie zauważyć, podejrzewam, pojawiło się jakieś takie małe draśnięcie tutaj. To są bardzo małe detale, które sprawiają, że w zasadzie z telefonu dalej można korzystać bezproblemowo. Sam ekranik, bo o niego się najbardziej obawiałem, bo tutaj czuć, że to jest tworzywo sztuczne. On jest w takim delikatnym wgłębieniu i to wgłębienie bardzo dobrze mu służy. Znajdziemy tutaj także kamerkę, ale kamerka 2 megapiksela naprawdę w zasadzie dzisiaj do niczego nam się nie przyda. Wyświetla to 240x320 pikseli, 2,4 cala, czyli niewiele. Jeżeli chodzi o technologię, to TFT. W słońcu coś tam widać, ale zawsze tą dłonią, no wypadałoby go delikatnie przykryć, żeby tam nie nawypisywać głupot w SMS-ie. Mamy tutaj latarkę, o której wspomniałem teraz na przybicie, gdzieś ją widzicie. Moim zdaniem jest świetna ta latarka, działa tutaj bardzo dobrze i bije na łeb, na szyję te rzeczy, te latarki, które znajdziemy, nie wiem, czy w iPhone'ie, czy w innych takich dużo droższych telefonach. Jeżeli chodzi o baterię, 2500 mAh w moich rękach bezproblemowo, 3 dni takiej twardej pracy, kiedy nie myślałem, czy ten telefon ładuje, czy nie ładuje, po prostu ładowałem go co 3 dni, nigdy nie rozładowałem do końca. Jeżeli chodzi o możliwości pracy na kartach SIM, mam tutaj dual SIM, mam tutaj radio FM, w zestawie znajdziemy, uwaga, słuchaweczki. One są jakości o tyle, o ile, ale na plaży, tak
tak jak tutaj, żeby coś tam nam pograło czas do czasu, jak najbardziej. Wodoodporność jest świetna, no i jedyna rzecz, która troszeczkę tutaj w jakiś sposób no, pozostawiła mi wrażenie takiego niedosytu, jest bardzo prosta. Czytnik kart do 32 GB. Trochę mało. Chciałoby się więcej, bo tych kart dzisiaj mamy gdzieś tam po szufladach po 64, po 128. Pamiętajcie, 32 to max. I oczywiście mówię to z perspektywy osoby, która ewentualnie poprzez budowany tutaj Bluetooth 5.0 chciałaby używać tego telefonu też jako playera. Ot i wszystko. Chciałbym zakończyć bardzo prosto. Jeżeli szukacie telefonu, zaznaczam telefonu, nie smartfona, tylko telefonu, który będzie waszym wiernym towarzyszem, niezależnie od tego, czy pracujecie fizycznie, czy chcecie wyjechać po prostu na wczasy, czy chcecie mieć telefon, o który się nie martwicie, który jest wodoodporny, który jest pyłoodporny, który jest wstrząsodporny, który długo pracuje na jednym ładowaniu, który jest, uwaga, tani. Tak, bo chociaż na stronie producenta zapłacimy za niego około 350 zł, to w sklepach internetowych, takich porządnych, markowych sklepach, bez trudu kupimy go za 2,99. Więc to jest bardzo fajna cena, jeżeli chodzi o taki sprzęt. Bardzo podoba mi się też to, że klawiatura pracuje bez problemu pod wodą, pracuje ubrudzona w piachu i ten joystick też wtedy żadnych problemów nie przysparza, joystick do obsługi menu. Też podoba mi się to, że litery są czytelne, są wyraźne, bardzo łatwo wtedy pisać SMS-y, bardzo łatwo wybierać numery i nawet mimo, że ten wyświetlacz, jak już wspomniałem, to jest zwykły TFT, 2,4 cala, czyli też nieduży, on sobie świetnie radzi, jeżeli tylko delikatnie przysłonimy go, to robimy taki daszek z dłoni, jest naprawdę okej, dzięki tym dużym literom. Kolory są jakie są, to jest taki standard, że powiedzmy 10, no może trochę więcej lat, ale nie do multimediów to urządzenie służy. Ono służy do pracy, ono służy do tego, żeby zastąpić nasz codzienny telefon i w tym sprawdza się bardzo, ale to bardzo dobrze. Dzięki serdeczne, że dobrnęliście do tego momentu. Jeżeli nagranie wam się podobało, uważacie, że zasłużyłem na lajka i subskrypcję, bardzo o to proszę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia już niebawem.